Dzień dobry, szczęść Boże. W dzisiejszym palowieńskim komentarzu chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na czytanie z Dziejów Apostolskich, w którym to mamy piękne świadectwo o rozprzestrzenianiu się wiary chrześcijaństwa w Antiochii nad Orontesem. Antiochia to stolica, rzymska prowincja Syrii, na tamten czas licząca około 150 tysięcy mieszkańców. A więc prawie tyle, bo o 30 tysięcy osób mniej niż Kielce, miasto, z którego nagrywam dzisiejszy komentarz. W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Czytamy. Skąd tyle nawróceń? Jak znaleźli się tam uczniowie Chrystusa? Ano kilka wersów wcześniej autor Dziejów Apostolskich podaje, że z powodu Szczepana, ukamienowanego pierwszego męczennika, w Jerozolimie nastąpiły prześladowania i uczniowie musieli uciekać w obawie o swoje życie. Musieli zostawiać swoje domy, swoje miejsce na ziemi dla ratowania życia. I właśnie w ten sposób część z nich trafiła do Antiochii. I teraz wyobraźmy sobie, jak trudna to była dla nich sytuacja. Pełna lęku i niebezpieczeństw. Myślę, że nie trudno nam to sobie zobrazować, z tego względu, że już niedaleko za naszą wschodnią granicą dzieją się podobne sytuacje, które są opisane w Dziejach Apostolskich. I warto sobie w tym momencie postawić pytanie, jak patrzę ja na swoje trudne, niekiedy bardzo trudne życiowe sytuacje. Sam często spotykam się z ludźmi, zwłaszcza w ostatnim czasie, którzy mówią, gdzie jest Bóg, skoro wokół dzieje się tyle niedobrych rzeczy, nieciekawych sytuacji, skoro tyle cierpienia. Ale, i tu kolejne pytanie, czy modlisz się, czy działasz i czy pytasz o światło Ducha Świętego? Czy ufasz Bogu, że przeprowadzi cię przez te trudne sytuacje i wyprowadzi z nich dobro? Bardzo często poruszają nas różne cuda, które dzieją się za sprawą Ducha Świętego, który działa w nas, przez nas, przez innych ludzi. Jednak i tu chyba z większą pewnością mogę stwierdzić, że głębiej i w sposób bardziej trwały ludzi zdobywa się przez świadectwo życia, przez świętość życia, świadectwo swojego pięknego życia. Miłości do Boga i do drugiego człowieka, ale miłości nieobłudnej, nie na pokaz, miłości bezinteresownej. I kolejne pytanie. Czy jestem świadomy, że jako chrześcijanin poprzez swoje zwykłe, codzienne życie mogę stać się tym, przez kogo zbliżę drugiego człowieka do Pana Boga, albo też oddalę? Czy jestem świadomy, że to, co mówię, to, co robię, to, jak żyję, jak wybieram, może mieć znaczenie dla przyprowadzenia kogoś do Pana Boga? Ludzie dziś i zawsze zresztą bardziej ufają i szukają rad u osób, które są uczciwe, rzetelne, sprawiedliwe, prawdomówne i życzliwe. Prośmy Ducha Świętego o pokorę, o gorącą wiarę, nadzieję, która pozwoli nam przezwyciężyć życiowe trudności. Dobrego sobotniego dnia.